Główne uroczystości odbyły się na rynku. Podobnie było rankiem 31 stycznia 1920 roku, kiedy w mrozie mieszkańcy czekali na wjazd Wojska Polskiego. To, co wtedy się działo, można rozpatrywać w kategoriach historycznego cudu. To właśnie wtedy zmaterializowały się pragnienia i oczekiwania naszych rodaków. Kaszubi i cały naród polski chwalił te dni, bo oto odzyskaliśmy tak potrzebne i ukochane ziemie, które otworzyły wreszcie dostęp do morza. Zgodnie z tradycją w centrum miasta pojawił się w niedzielę drugi pułk szwalerzerów rokitniańskich i kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego. Pokaz ich umiejętności zobaczyła rekordowa liczba zgromadzonych na rynku mieszkańców. Najpewniej po części dzięki temu, że szóstym obchodom rocznicy sprzyjała przyjemna zimowa aura. Chociaż nigdy kościerzaków na tej uroczystości nie brakowało, ale w tym roku rzeczywiście uroczystości bardzo podniosłe z kompanią reprezentacyjną Wojska Polskiego, z orkiestrą, no i z naszymi niezawodnymi szwoleżerami. Także cieszymy się bardzo, że po raz szósty mogliśmy tak aktywnie pokazać, jakimi jesteśmy patriotami. W kościelskich uroczystościach wzięli również udział przedstawiciele zarządu Związku Piłsudczyków RP, którzy odznaczyli osoby, które w szczególny sposób dbają o upamiętnianie tradycji i krzewią patriotyzm. Złote Krzyże Związku Piłsudczyków otrzymali burmistrz Michał Majewski i młodszy aspirant Piotr Kwidziński. No jestem bardzo zaskoczony. Mówiąc szczerze, nie przypuszczałem, że tak będzie. Bardzo się cieszę, że dostałem medal Złoty Krzyż Piłsudczyków z czasów, kiedy, jak pamiętam z historii, gdy uczył mnie tej historii pan Kneba w podstawówce i powiedział, że to był też włodarz, który nie był do końca popularny w Polsce w tamtych czasach, natomiast historia oceniła go bardzo pozytywnie. I chciałbym, żebyśmy też tak pracowali, żeby nas i nasze czasy też tak oceniła historia. Piotr Kwidziński też nie spodziewał się takiego wyróżnienia. Cieszył się nie tylko z medalu, ale też z tego, że Piłsudczycy dostrzegają, jak wiele patriotycznych wydarzeń dzieje się na Kaszubach i w Kościerzynie. Zaprosiliśmy ich tutaj 11 listopada, gdzie tutaj Piłsudczycy wręczali też nagrody tutaj dla uczestników rajdu pierwszego tutaj niepodległościowego. Oni też zobaczyli, widzieli też tutaj wkład w pracy tutaj, jaki został włożony tutaj w tą uroczystość. Ona to się rodziła w wielkich bólach od 5 lat temu, było to pierwszy raz. Teraz już mamy, szósty raz z kolei też ten rajd, tutaj, który się tutaj toczy. Od 5 lat mamy tutaj na terenie gminy Kościerzyna, więc ta taka postawa patriotyczna tak powoli się rodzi, ludzie się do tego przyzwyczajają. I też czują się, utożsamiają się z tym świętem. To jest takie święto niepodległości dla Kaszubów. Niedzielnym uroczystościom towarzyszył również Marsz Nordic Walking oraz mini rajd kaszubski, o którym więcej w kolejnym materiale.